tvpodkarpacie.pl. Drodzy Państwo, powitajmy obydwa zespoły bohaterów dzisiejszego spotkania w biało-niebieskich strojach zespół gości. Tomaszowi Tomaszów Lubelski i w tradycyjnych biało-czerwonych pasiadach zespół gospodarzy Resowi Rzeszów. W drugiej kolejce trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej Resowia Rzeszów zremisowała z Tomaszowią Tomaszów Lubelski 1-1. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych wypowiedzi. Trzeciej ligi grupy lubelsko-podkarpackiej CUPS Resowia Rzeszów Tomaszowia Tomaszów Lubelski. Bardzo, bardzo szkoda,
Mecz był, no, można powiedzieć, wyrównany. Tomasowa to taka drużyna, z którą gra się bardzo ciężko, bo tak naprawdę oni nie chcieli atakować. Bronili się i przez pierwszą połowę, no, my rozgrywaliśmy piłkę, atakowaliśmy. No, szybko strzeliliśmy bramkę i chcieliśmy ułożyć spotkanie pod siebie. No, w drugiej połowie zaczęło się już tak dziać, no, coś niedobrego. Nie wiadomo, czy to pogoda, no, przestało nam iść. Drużyna Tomasowi zaczęła atakować, strzeliliśmy bramkę. Sędzia podniósł chorągiewkę, ja osobiście nie wiem, czy tam był spalony. Szkoda, bo w Krośnie walczyliśmy, wygraliśmy 1-0, wywieźliśmy, a tutaj taka wpadka w końcowych minutach meczu i to na pewno boli i denerwuje, bo jak się prowadzi przez większość spotkania i na końcu się dostaje bramkę, no to nie jest to fajne. Trzy mecze w przeciągu jednego tygodnia, no, na pewno nie jest łatwo, ale będziemy robić wszystko, żeby wywieźć jak najwięcej punktów. Na do Bogu chwały jedziemy jak zwykle po 3 punkty i jestem pewny na 100%, że uda nam się stąd wywieźć 3 punkty. TV Podkarpacie.pl